Siema, jestem Izanaya, to jest Fallout 4, zanim ruszymy stworzyć ciało dla Izabel. Tak, ona się tak nazywa, nie pomyliłem się. To chciałbym zobaczyć, co mogę zrobić z tego ciężkiego pancerza robota. Cyk, mam mało kleju, Jezus Maria. Tutaj, proszę bardzo. Polemo. Napierśnik robota, wow. Napierśnik robota, to jest napierśnik robota. A jak? Kieszenie, pum. A emaliowany metal, co można zrobić z hełmem szperacza? Aha, można go bardziej ulepszyć, ale nie widzę sensu. Hełm robota strażniczego też można jakoś ulepszyć? No, taki średni jest. Proszę bardzo. Tak wygląda cały strój robota. Pozdejmowałem wszystko z pancerza Sirius i tak to mniej więcej wygląda. Chodzę sobie na posaka. Proszę bardzo, na kto podskoczy? No nikt. Tak mniej więcej wyglądam, jak pomieszam pancerz robota z pancerzem Siriusa, z plecakiem, który daje mi mniej więcej największą odporność na wszystkie inne rzeczy. Dobra, budujemy ciało dla Izabel. Nowy automatron. Buduj. Głowa Izabel, proszę bardzo. Pym. No i jak się czujesz, Izabel? No, hej. Czego się spodziewałaś? Sarkazm. Wiesz, plan był taki, żeby podłączyć twoją głowę do ciała Liberty Prime. Prima, ale taka artystyczna prowizorka wydała mi się lepszym pomysłem. Zawiedziona? Well, I was gonna connect your head to Liberty Prime's body, but I decided to do a little arts and crafts instead. Disappointed? If you're attempting to use sarcasm as an intimidation tactic, I'm afraid you're wasting your time. Look, it's obvious we don't care for each other's company, which suits me just fine. So, why don't you ask me everything you wanted to know, and then I'll be on my way. Nic cię tu nie trzyma, możesz odejść kiedy chcesz. Czemu General Atomic zrobiło cię taką nieskorą do współpracy? Jakoś cię tutaj tak cisnął. Jakoś mi poumykały wszystkie pytania. Powiedz mi wszystko, co wiesz o mechaniku. Tell me everything you know about the mechanist. Now there's a fascinating subject. The mechanist. Amazingly adept at programming. A veritable genius with electronics. I'm not surprised you're interested. I've been dutifully carrying out the mechanist's instructions to help the people of the Commonwealth for quite a long time. Helping the people of the Commonwealth? You? Absolutely. It's my primary directive. The Mechanist instructed me to seek out and help the people of the Commonwealth. By my calculations, the easiest way to help a human is simply to destroy it. There's no point in prolonging a laughably fragile life. It's the most efficient way to assist them. Any other effort to help tends to result in numerous complex side effects. O, jak dobrze, że mamy takie roboty jak ty. Mechanik ci to zlecił? Zabijanie ludzi? Zabijając ludzi wcale im nie pomagasz. To szaleństwo. To nie na moje nerwy. Powiedz mi tylko, jak mogę znaleźć mechanika. Chyba niezupełnie pojmujesz definicję pomagania. I don't think you understand the definition of help. Help. To give or provide. What is necessary to accomplish a task or to satisfy a need. I'm doing exactly as I was instructed. Assisting a human to the best of my abilities only affords a 25% survival rate. That means there's a 75% chance that despite my efforts, the human I'm assisting will die from something beyond my control. Therefore, it's better to hasten the human's death and put them out of their likely chance of misery than to deplete my limited time. It's actually quite elementary, but given your minimal intellect, I suppose I shouldn't be surprised you don't understand. Wow, wow, wow. To, że ty masz mózg na wierzchu, nie znaczy, że jestem gorszy. Czy możemy już przestać się przekomarzać i przejść do sedna? Czyli sposobu na wejście do placówki mechanika. Sarkazm. A z ciebie zaraz będzie mózgowy pasztet, jeśli mi nie powiesz, jak wejść do placówki mechanika. Dosyć. Po prostu powiedz, jak wejdę do placówki mechanika. Natychmiast. Wierz sobie, w co tylko chcesz, ale racz spełnić obietnicę i powiedz, jak mogę wejść do placówki mechanika. Jedynka. Can we stop with the petty bickering and just get to the part where you tell me how to access the mechanist's facility? I promised to answer your questions. And unlike humans, I don't have the capacity to lie. It's rather simple, really. In order to gain entry to the mechanist's facility, you're going to need to outfit one of your robots with an MSAT modification.
I'll upload the plans to your Pip-Boy device. There. I've fulfilled my portion of our agreement. Perhaps I'll remain here for a while and see how things resolve between yourself and the Mechanist. Purely for my own amusement, of course. I suspect you'll have quite a tale to tell once you return. But then again, I'd be surprised if you ever return at all. A można na przykład zmienić jej imię? O, proszę bardzo. Izabel. Tak, jak ona się nazywa. No dobra, to idziemy. Rozmawiaj. Hey, Ada. I trust you've completed your business with Jezebel. I hope she wasn't too difficult. Czy istnieje możliwość, żeby roboty źle interpretowały rozkazy? To delikatnie powiedziane. Tyle chamstwa w jednym robocie. Jest szalona. Mówiła, że zabija ludzi, żeby ich ocalić. Mam to, czego potrzebujemy. Czy istnieje możliwość, żeby roboty źle interpretowały rozkazy? Pewnie tak. Could be misinterpreting orders? Yes, I've considered the possibility. The contradictory nature of the Mechanist's broadcasts are troubling. But the truth is, regardless of intent, the Mechanist needs to be stopped. These robots are too much a threat. Were you able to discover how to gain access to the Mechanist? Myślisz, że możemy zaufać historiom Izabel? Mam nadzieję, że nie stworzyła sobie też własnej interpretacji wchodzenia dokądś. Żeby tam wejść, muszę zmodyfikować robota. Izabel załadowała mi do Pip-Boya plany urządzenia MSAT. Izabel dała mi schematy czegoś o nazwie MSAT. Mam to zamontować w jakimś robocie. Muszę wyposażyć robota w coś o nazwie MSAT. Izabel dała mi plany techniczne. Myślisz, że możemy zaufać historiom Izabel? I'm hoping she doesn't have her own interpretation of the word access, too. We'll soon find out. What did she have to say? Need to modify a robot to gain access. Jezebel uploaded the plans for an MSAT to my Pip-Boy. A custom modification that acts as a key to the Mechanist facility. Very smart. In fact, chances are high the MSAT may be required for multiple access points, like a robot identification card. As for my task, I was able to decrypt the signal with the final radar beacon. The source is coming from a Robco sales and service center. Most likely a front for a larger operation. It's time to take the offensive. Have you formulated a plan? Dobra, masz jakieś pomysły? Nie wiem, będę improwizować na miejscu. I'm not sure. I'll improvise when I get there. Yes, the actual confrontation will allow you to make a more educated decision. Now, if you're ready, I believe you have an MSAT to install. Trochę mi się nie podoba to instalowanie w niej czegokolwiek. Ale dobra, Ada, MSAT. Otwiera drzwi mechanika, śledzi roboty mechanika, dawaj. Uważaj na siebie, Ada. No i dobra, Ada, tak nie wypada. Proszę bardzo, Fallout. Jesteśmy właśnie obok Pryduenu, czyli lotniska, nad którym szybował? Lewitował Prydwen i zostało tylko to. O Boże, kocham tą grę. Centrum sprzedaży i obsługi Robco. If I had access to a vacuum modification, I could make this place shine. A ja bym ją zainstalował, to by wszystko tutaj było zasyfione jeszcze bardziej. Dobra, idziemy. Nie będę tutaj niczego przeszukiwał, może zobaczę ten terminal Robco E. Proszę bardzo, mogę korzystać z, jak jestem w pancerzu wspomaganym, z tego. A, tylko że tutaj nie mogę nic zrobić. Z terminala, a nie zawsze mogę. Czemu? No właśnie, dobre pytanie. O, co to jest? Aha, tam na dole jest coś ciekawego. Dobra, safe. Pewnie ten terminal, jak odblokuję go, zhakuję, to będę mógł otworzyć ten safe. Wow, normalnie jestem w szoku. Tak, pewnie tak, a nawet nie chcę sprawdzać. Idziemy, mechaniku. O, Tesla. O nie, biedna, uciekaj. Uciekaj, dasz radę, wierzę w ciebie. O, co to jest? Jakiś przycisk? Czy coś? No, zanim tam podejdę, to sobie tutaj... O, klucz do centrum sprzedaży i obsługi Robco. Commonwealth, a mogę sobie tędy wyjść, tak szybko, jakbym chciał. No właśnie, dlatego wszystko biorę, co się da. Najbardziej mnie interesuje teraz klej. No i ogólnie wszystko. Wszystko, co się da. Ale dobra. Zwolniłem Adę ze wszystkich śmieci, jakie miała w ekwipunku, dzięki czemu spokojnie mogę obładować ją, czym się da. I jest git. Dobra.
Palnik, tacka, a dawaj wszystko. Proszę bardzo. Dziwne urządzenie. Scan this? Okej. Okay. Skanduj! Pa, pa, pa! Ty, 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 wow. A widzę... wow. Ja myślę, że ten reflektor jest zarąbiście mocny. Normalnie jak krypta. Wow. Open. Ja pierdziele, ale drzwi, nie? 500 tysięcy ich jest, no dosłownie. Drzwi na drzwiach. No faktycznie. O, faktycznie ciężko by było się tutaj dostać do środka. Dawaj, bierz tą oliwiarkę, co się patrzysz? Ja pierdziele, zabezpieczenia normalnie. Fort Knox. Jezus, a tu myślałem, że jeszcze 10 drzwi się otworzy takich. Z tych takich sejfowych. Dobra, Ada, hey. Idź. Idź tam. Over here. Powinno dać ci to, wiesz. Cię powinno przepuścić? Albo stój! Aha, to już po ptokach. Ona sobie przeszła bez niczego, ale ja tam nie przejdę. Ja tam nie przejdę, to się zaraz alarm włączy. Wow. O. O, Ada sobie bez problemu przejdzie, ja też. Okej, okay, to tak jak ktoś nie chce się... komuś nie chce się rozglądać. Terminal biura ochrony, pokaż. Procedury autoryzacyjne. Procedury autoryzacyjne. Cały personel jest zobowiązany do przechodzenia przez pokój odkażający zarówno przy wchodzeniu, jak i wypuszczaniu obiektu. O, opuszczaniu obiektu. Cały personel jest zobowiązany do noszenia identyfikatora ochrony co najmniej 22 poziomu z aktualnym zdjęciem. Niezastosowanie się do tego wymogu będzie skutkować natychmiastowym zatrzymaniem takiej osoby do czasu przesłuchania i potwierdzenia tożsamości. Goście muszą przedstawić list zatwierdzający podpisany przez generała Rawlingsa oraz koordynatora pracowników. Wszyscy goście zobowiązani są do noszenia gościnnego identyfikatora o ograniczonym dostępie i nie wolno im samodzielnie poruszać się po obiekcie. Wszyscy znalezieni bez nadzoru zostaną zatrzymani w celu złożenia wyjaśnień, a za ich działania odpowie koordynator pracowników. Indeks procedur bezpieczeństwa. Uwaga! Ogłoszono alarm bezpieczeństwa Epsilon 6. Wszystkie systemy zostały zablokowane. Zabezpiecz swoje stanowisko pracy i czekaj na dalsze instrukcje. Błąd. Procedura antyszpiegowska klasy 5. Boże, nie chcę mi się tego czytać, przykro mi. Po prostu przeklikam to mniej więcej. I jak ktoś będzie sobie chciał przeczytać, to proszę bardzo, nie ma problemu. Ja nie mam ochoty. Alarm bezpieczeństwa Gamma 9. Proszę bardzo, ale ciekawe informacje. Muszę sobie je zapisać na kartce. Takie były bardzo dla mnie istotne. Proszę bardzo, procedura bezpieczeństwa. Wow, niesamowite. Proszę bardzo. Wszystko jest tutaj na papierze. Nawet jest nagrane. Wszystko. Wszystko. Protokół Omega. Alfa i Omega. Proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję. Za te niesamowicie interesujące informacje. I teraz możemy iść dalej. Dobra, czy ja mogę coś tutaj... odkażania. O, terminal odkażania, zarąbiście. To jest w ogóle winda. What the fuck? Mogę to odblokować bez problemu, bo mam bardzo trudne zamki i nie blokuje mi się terminal. Nie, ja jestem specjalistą, ja wiem, co robię. Dobra, terminal odkażania. Czy mogę coś tutaj się... tutaj tego... coś tam? Got it. Yeah. Sterowanie łukiem dekontaminacyjnym. Łuki... włącz, nie. Sterowanie wieżyczkami. Aktywacja, nie. Sterowanie drzwiami bezpieczeństwa, zamknij drzwi. Aha. Czyli powłączać mogę. Ja chciałbym to wyłączyć. Aha, one są włączone, są, widzę te wszystkie. Lasery i bajery. Tu jest trudny zamek. Ha! Please, gro! Trudny zamek, miałbym je zatrzymać. Proszę cię, podtrzymaj mi robotyczną kawę. The scourge of the Commonwealth has used my own technology against you. You may have gained access to my sanctum. Ej, jak śmiesz! Biedny robot... coś tam. A, bo to jedziemy z koksem. Wszystkich was rozwalę. Co tu się dzieje? Aby tylko nie wybuchały, bo to może być trochę przerażające. Ło, kurde! Ale ten robot jest mocny. Ja pierdzielę, dobra, regeneracja i to szybko. Szczęście, Steampack wyleczy mi całe HP, bo mam już go ulepszonego na maksa.
Ja pierdzielę. Dawaj, terminal dostępu do windy. Pyk, bardzo trudny zamek. Sweet. No to tak, uruchom pominięcie ręczne. Dawaj. Uzyskiwanie dostępu do rejestru procedur bezpieczeństwa. Boom. Uruchomiono pominięcie ręczne. Czy oczekiwanie na uwierzytelnienie. Cyk. Chyba jest git, mogę chyba działać z windą. Ale ja się rozejrzę tutaj niżej. Tutaj mogę jakoś inaczej sobie przejść, coś? Czy to muszę tam aktualnie wejść do tej windy? A, mogę też tutaj skanować tędy. Dobra, a jak wejdę do tej windy, to sobie pominę ten połowę drogi, czy coś? Czyli przez to, że ten robot mnie zauważył, ten szperacz, to już nie da rady wejść przez windę tam do góry. Wjechać, no to dawaj tutaj. O, otwieraj to. No i co? No otwieraj to. Tutaj. Ada, weź się ogarnij. Chyba nie jesteś aż tak starodawna. To się w ogóle otwiera? Dawaj. Nie mogę. O, masz. Super, alarm. O, bije mnie. Wszystko. Ja pierdzielę. Holy Jesus. Dobra, Jesus, ale to było dziwne. Umierać, czy ginąć, wypuchać. Jak to tego nazwać? Do widzenia. Darmowy exp. O, proszę bardzo, i teraz spokojnie sobie mogę wejść dalej. No i to jest to, co ja lubię. Myślałem, że utknąłem na zawsze i będę musiał powtarzać misję. Weź sobie tutaj tą żaróweczkę i wkręcę sobie ją w pokoju. Będę musiał kiedyś sobie wziąć się za mój pokój w sanktuarium i sobie go urządzić. O kur, tam kogoś widzę. Czy to jest mechanik? Aha, lecą na... Wow! A co ty to robisz? Nie dam się tak łatwo. Dawaj! O kurde, te wszystkie szarżujące roboty są zawsze straszne. Coś mnie tutaj bije. Jakieś dziadostwo. Tam jest coś, co powinno wybuchnąć. Dawaj, wybuchaj! O! Wbijamy do środka, co to jest? Zamknięte to, ja, nie, to nie interesuje, jak jest zamknięte. Magnes, o proszę bardzo. Magnes się może przydać. Co tam się tak chłodzi? To mi się nie podoba. Brzmi jak robot. Czołgobot. Aha, dobra, wszystko jasne. Umieraj, złomie. Ble, 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 ble. No widzisz? Tak to się robi. Dobra, Ada, idziemy na górę. Tylko to jeszcze się rozejrzę, może coś znajdę ciekawego. O! O, taśma głównego inżyniera. So far, we're tracking on schedule for the latest RoboBrain milestone. Dr. Asante has assured me that the active time between memory wipes has been greatly increased. Hopefully, that will hold true in our latest live testing. The senior engineers also informed me that their latest assembly line adjustments have been completed early. I can only hope that means due diligence was still paid, and we're not going to be looking at a total system breakdown again. Other than that, I'm still worried about the test subjects. Right now, we've got more than enough to meet our demand. But it's not like these things grow on trees. No, jakbyś zobaczył mechanika, to byś zrozumiał, że jednak rosną na drzewach. Skoro tyle robotów może wyrzucić, wypluć. Oho, no wiesz, słyszę bardzo dobrze. Cybermech. Aha. To miał być boss, czy coś? Nie wiem, ale już leży. Wow, kto tu rozpara grilla? O kurde. Niedobrze. Umieraj. Kurde, dobra, zaczyna się robić nieciekawie. Gościu miał ten laser tego. Szturmotrona. Zestaw naprawczy do robotów. To się przyda, ale nawet sporo tego mam przy sobie. W razie czego, Ada, na pewno nie padniesz. Przynajmniej nie przeze mnie, bo mam ze sobą rzeczy, które ci pomogą stać i ujrzeć prawdę, żebyś zrozumiała, że ja poprowadzę cię do zwycięstwa, że ja poprowadzę nas do zwycięstwa. Wow! O kurde! Biegnij! Dawaj! O ja pier... Mam cię, draniu. Spróbuj se. Uwaga, raz, dwa... Spokojnie, idziemy. Skoro tak się chcą bawić, nie ma sprawy. A zabawimy się na wybuchowo. Myślałem, że tak, no spokojnie się tutaj wejdę z karabinkiem niewybuchowym, wszystko będzie fajnie. Nie, okej. Nie ma sprawy.
Aha. Tak, ba. Do widzenia, robocie. O, jeszcze wybuch. I proszę bardzo. I tyle by było. Z ciebie. I to jeszcze głowa szturmotrona, super. O kurde. Coś wybuchnie! Uciekaj, Ada! Wiesz? Dziwne, bo dopiero co wybuchł, więc jaki to ma sens, żeby znowu wybuchł? Nie wiem. tak. Jakieś drzwi na terminal. A, nie ma tak łatwo, co? Nie ma. Chodź, tutaj jeszcze jest dostępne. Chodź. Proszę bardzo, najnowsza technologia. Wiesz, stary, jakbyś mógł pomóc ludziom na zewnątrz z takimi umiejętnościami, gdzie nie musieliby się już nic bać. Wystarczyłoby, żebyś, stary, postawił 10 drzwi pod rząd i nie mieliby szans po prostu wejść. Jedź, umieraj, nie słucham cię. Wow. Stary, uspokój się. Laser dostrajacz fal, beta. No dawaj. Beta, no właśnie, zawsze byłeś beta. O kurde, coś czuję, że to jest szarżujący samobójca, o właśnie. O. Te roboty, które mimo wszystko dalej chcą iść, to jest przerażające. Zmniejsza wrażenia zadawane przez błotniaki, aha. Terminal podstacji, wpis numer 1, wpis numer 2, w sumie to 80, ale gdzie reszta? Nie wiem. Proszę bardzo, podstacja B, wow, oficjalna zgoda. Kto tam się chłodzi? Co to za... Kurde, Sorry, Ada, przepraszam, że ci to rąbło. Dobra, wybuchaj se! Nie. Sorry, Ada, ale nie mogłem gdzie indziej strzelić, naprawdę. Mini atomówka, aha, to wszystko jasne. Dlaczego tak wybuchają? O, wstaję. No to dobranoc. Jeszcze nie czas. Dzisiaj jest sobota, stary. Do roboty nie musisz wstawać. A, sorry, jednak musisz. A lewo most... A co się stanie? Aha, dobra, koniec. Koniec dodatku. Dawaj, dźwigaj. Gdzie jesteś, stary? Może już... Wow. Wielkie śmieciowisko. To jest stara produkcja była tych robotów? O! Bardzo źle. Umieraj. Dobrze, że ja umiem latać, Chryste Panie. A czyż latać, no. Mam plecak odrzutowy, nie? Dobra, to było dosyć przerażające. Zresztą ostatnio wszystko dla mnie jest przerażające. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio się bardziej boję. No, na przykład to jak teraz, nie? Jeszcze gdzieś? Teraz mi się przypominają te lalki z Toy Story. Te takie, jakby to powiedzieć, połączone z innych. Gdzie ten taki zły dzieciak był, który robił takie rzeczy. Ja pierdzielę! Nareszcie, Jesus. Wystraszyłeś mnie, przestań. Halo? Aha? A, jasne, dawaj. Jedziemy. Chodź, Ada, chodź! No i żeś sobie poszła. O, myślałem, że coś muszę kliknąć. A to automatycznie, no w sumie, czego się tu dziwić, to proszę bardzo. Mechanik to człowiek przyszłości, nie? On wszystko tu ma zmechanizowane. Roboty. Dobra, Ada, ale liczę, że ze mną, że się tu steleportujesz do mnie. Ada? No nie każ mi po ciebie wracać, Ada, proszę cię. Gdzieś ty jest. Och, jest, dobra. Powiem tak. Lekko zaczynam być już poirytowany tym, przez ile przejść muszę, żeby dostać się do mechanika. Wszystko fajnie, ale to DLC jest takie, czuję, że jest sztucznie przedłużane. Naprawdę? Ile musimy jeszcze przejść przez różne drzwi, żeby dotrzeć w końcu do tego gościa, którego cały czas poszukujemy, czyli mechanika? Komuś się chyba nie chciało za bardzo starać przy tym dodatku, więc postanowiłem zrobić trylion drzwi, przez które się przechodzi i idzie się, i idzie się, i idzie się. Mam laser RCW, ale ja już mam laser RCW, ale wojskowa ładownica to jest coś, co mi się bardzo mocno przyda. O, proszę bardzo, terminal. EOL68, aha, wpis do dziennika osobistego starszego sierżanta GC. Następne. Wpis do dziennika osobistego starszego sierżanta GC. Trzeci wpis, proszę bardzo. To jest... Aha, to była tylko jedna strona. Okej, następny. Pyk.
Jeśli mamy myśleć o pokonaniu przeciwników ich własną bronią, to roboty są nam niezbędne. Kogo obchodzi los kilku zawszonych więźniów? Mówiłem Broderickowi, że nie powinien się wychylać, ale nie słuchał. Po kim, ale po nim spodziewałem się, że zrozumie. Dobro większości jest ważniejsze niż los kilku jednostek. No tak, bo warto być zimnym draniem. Tak się... Wow. Chyba dobra, baby, czemu oni tutaj łączyli gule z robotami? Co, oni chcieli mieć takie zombie dla swoje, czy coś? Sterowanie gulami? To jest interesujące, okej. Okay. Sterowanie gulami. Przecież to jest takie mięso armatnie, które w dużych grupach jest, oj, przerażające. Wieczny odpoczynek. Wiem, jestem zbyt dobry. Nie musisz się martwić. Umieraj, zielony. A co tak się rozkracasz? Co to ma być? To też chyba. Do widzenia, gulu. Jest tu gdzieś jeszcze? Jest. To teraz ty. Dawaj. Umieraj, gulu. Daj się ten odesłać na drugą stronę. Jestem aniołem śmierci. Ale tym dobrym aniołem. Przynajmniej w tej chwili, okej? Kasuję ich wszystkich. Co ja się będę mawiał? Co to jest? O, wygrzew. A, no to już rozumiem, po co tutaj przyszedłem. Dziękuję, dziękuję. Tam jest następny gul. Dobra, gulu, wstajemy, nie śpimy. Kurde. A ten co taki jest potężny, ten gul? Gdzie on jest? Aha, przeszedł sobie przez schody. No, proszę bardzo, gościu jest duchem. MAD, o, obalający. Szansa na wytrącenie trafionego przeciwnika z równowagi. Wow. Proszę bardzo. Przycisk. Otwieraj drzwi. Co się stało? O. Spoko, ale to nic się... Wow! Bila dwójka. A co się stanie, jak to zrobię? O, zjeżdżam gdzieś. O, a więc tak to działa. Proszę bardzo. Nadal mnie zastanawia, co się działo z tymi gulami. Pewnie się okaże, że... Okej. Pewnie się okaże, że gdzieś tam pisało w terminalach, a ja je po prostu zwyczajnie pomijałem. Bo jestem największym draniem pod słońcem. Tak, to ja. Mikroskopy. Jak tylko ten... Stoi jak laboratoryjny, dawaj. Jak tylko Ada będzie blisko, to sobie zbieram bez problemu. Bo ona jeszcze tam, mi się wydaje, pomieści dużo rzeczy. Dzy 03. Proszę bardzo. Nie chcę się tego czytać, tylko jest zbyt dużo. Tyle tych terminalów jest, że szok. Ja już się naczytałem tyle w tej grze, że naprawdę... Och, czuję, że wystarczy mi, naprawdę. Wolę pogadać sobie z kimś, niż czytać terminale. Na początku zawsze jak gram Fallouta, to jest fajnie, czytam to, czytam tamto, ale im częściej jest tylko i wyłącznie czytanie, tym tak już mniej mi się chce. O, taśma głównego naukowca, dawaj. Anicio Roletti, chief scientist. Wow. This is the third time I've had to request more security. As thorough as our assembly procedures may be, there's a human factor to be considered. These are criminal and unstable minds. It can't be a scientist's job to ensure each test subject is properly sedated. I was promised military assistance and security, but we need more. I won't allow my crew to be endangered. As fascinating as it may be to integrate the human mind with robotics, sometimes I wish I never signed on to this project. No i proszę bardzo, przynajmniej jedna mądra, tylko że za późno. Czyli jednak nie ma taka mądra, jakby chciała być. Koledzy, tutaj więcej mózgów, tak? No tak przepysznie po prostu. Aha. Co tam robicie? Przestańcie strzelać do moich! Nie mam pojęcia, co tam się dzieje, ale to jest zbyt potężne. Ja pierdziele. Wow! Spokojnie! Chyba strzelam we wszystko, co się rusza. Co się tu... Dlatego zawsze warto mieć dwie bronie na wyposażeniu, albo więcej. Bo jak się skończy w jednym magazynku amunicja, to trzeba mieć gotową w drugim, bo inaczej będzie ciężko. Hasło do terminala medycznego. O, dzięki.
Ale może ją zlikwiduję, żeby ją uleczyć, bo coś się z nią stało. Napraw. Sorry, Ada, ale coś się z tobą dziwnego stało. Już lepiej? No to świetnie. To zawsze działa. Proszę bardzo, hasło do terminalu medycznego. Odblokuj. Wyświetlanie statusu partii. Partia jedna, wycofana. Partia druga, wycofana. To pewnie wszystkie partie są wycofane. Otwórz drzwi bezpieczeństwa, cyk, byk. Blokada zwolniona. I roboty. Tylko czy one są aktywne? Chyba raczej nie. Nie mają głowy, więc... Chyba raczej wszystko jest git, nie? Mi się wydaje. Wiecie, że nagle się nie uruchomią, jak pójdę dalej. A czy że jak się uruchomią, to się uruchomią. Nie boję się aż tak bardzo. No dobra, trochę się boję. Ale dam radę. Use this. Aha. Coś mam takie przeczucie, że chyba już dotarłem na miejsce. Mam dotrzeć do mechanika. A tam widzę znacznik. Halt, miscreant! O! Coś zadziałało. Right. O, przepraszam, przerwałem ci, Jezus Maria, chciałem wyciągnąć broń. Zaraz, broczna krucjata? Mechaniku, to się musi skończyć. Zamknij się już i pokaż, co potrafisz. Chyba zaszło jakieś nieporozumienie, może... warto byłoby o tym porozmawiać. Zaraz, mroczna krucjata? My reign of terror? The Commonwealth has suffered more than its fair share of injustices because of you. Now you'll face the full might of the... Sure. O Boże, znowu coś zrąbałem. Przewinąłem. Ale dobra, oni tylko do mnie strzelają. Mogę tam wejść po prostu? Mechanik, halo. Mechanist. Okej, okay, umieraj. Przepraszam. Ada, wszystko okej? Okay? Oby. Skąd jeszcze wyjdą? A stąd? To wszystkich kasujemy! Kasujemy wszystkich, hej. Jeszcze gdzieś tutaj strzelają. To jest jeden, który musi zginąć. Nie, nie mam zamiaru powtarzać wszystkiego od nowa. Nie. Dawaj, spadaj. Umieraj, dziadu jeden. Ty też. Co się patrzysz? Gień. Och, załatwieni jeszcze, zostało dwóch. Tam Ada biedna leży, no ale na razie sobie musi poleżeć. Ja pierdzielę. Może wyjdziesz i pogadamy? Normalnie? Mam jakieś opcje wejścia tam? Na przykład, że pokonałem wszystkich twoich minionów? Ten more will come. Struggle all you want. There is nothing you can do to stop. Nothing. Warning. Power generation capacity exceeded. Now drawing reserve power. Sparks! Iskrzak? I'll deal with you myself. Come, my robots! Destroy him! O Boże, sam się rąbłem, prawie się zabiłem. Świetnie, zaraz zginę. Bo sam się jeszcze przy okazji rąbłem. Umierać ty, dziadu. Pięcie! O mój Boże. No to będzie ciężko, patrząc na to, że się pojawiają wszędzie. Dawaj. Pij wody ile się da. I slipaków też bierz ile się da. Czy ja będę miał zaraz 70 poziom, albo już mam? Nigdy w życiu nie wbiłem takiego wysokiego poziomu w Falloutie 4. Dobra, wszystkich wyniszczyłem, ilu się dało, jeszcze dostał jeden. Który gdzieś tutaj idzie do mnie? Oczywiście, że idzie do mnie. Umieraj już w Turbotronie. Dobrze, przynajmniej brakuje ci amunicji. A co ty robisz? Gin? Jeszcze żyje? To już niedługo. Wstawaj, maleńka. No i co, starczy już? O Boże, serio? No dobra, to ja wbijam na samą górę tutaj gdzieś, gdziekolwiek. Wal mi stąd. Dobra, muszę się szybko wyleczyć, to jak najszybciej się da. Dawaj. Ty jeszcze żyjesz? No, do widzenia. Ona już leży, nie? I mnie będzie, o, ten,
osłaniać. No faktycznie, baby. Udało ci się. Boże, przestańcie tak strzelać, że w końcu cię zarąbę, stary. Przestań, idź mi stąd, piłko. Co mnie zachodzisz od pleców? O, leci do mnie coś. Widzę to. Gdzie jest? Tutaj gdzieś. O. Gdzieś tutaj widzę takie... O. No stary, coś ci się kończy. Wszystko. Dobra, czas uleczyć ją. Dawaj. Mamy radę. Walczymy do końca, Ada. Kumasz to? Jezus Maria. Ile jeszcze tych robotów wyjdzie? Ile? Co? Ile jeszcze mam załatwić ich? Ha? Dla twojej satysfakcji, ty brutalu. Czas coś wybuchnie, czy coś? Gdzie on jest? No i nawet głowy już nie mają. No i? Oj stary, hakuj, hakuj, hackerman. Ja się tutaj stanę, żeby to obserwować, ale nic nie widzę, więc... Chyba coś nie za bardzo działa, co? Przeładuj. No i? Co tam? Awaryjne zasilanie. Ale ja nie wiem, o co w ogóle mnie chodzisz. Oskarżasz mnie o działanie w złej mierze? Wszystko ci się pomieszało, to oczywiste. Musimy o tym porozmawiać twarzą w twarz. Słuchaj, nie jestem żadnym czarnym charakterem. Chcę tylko wyjaśnić, jak było twarzą w twarz. Oczywiście. Nie chcesz poznać prawdy? Jak możemy wiedzieć cokolwiek o wzajemnej uczciwości, jeśli nie spojrzymy sobie w oczy? Nie możesz sobie pozwolić na takie ryzyko. Roboty przyjmują rozkazy. Tylko ty masz prawdziwą motywację, żeby mnie powstrzymać. Pokaż, co potrafisz, staw mi czoła. Dobrze, ludzie są gotowi słuchać. Kiedy popełnia się niewybaczalny błąd, lepiej mieć tego świadomość. If you were making a grave mistake, you'd want to know the truth. Very well. I will hear you out. But only for the sake of the Commonwealth. Sparks, with me. Iskrzak. Tutaj jest. Żeby tylko... O, proszę bardzo. Kim jesteś? Nie sądzisz, że nadszedł czas, by odrzucić tę maskę? A dobra, chwila. Ja bym sobie tutaj zwiększył moją charyzmę, proszę bardzo. Dobra, na 9. Jedziemy. Kim jesteś? Who are you? Don't you think it's time you ditched that mask? You are. Bang. Oho. O Boże. To jest on? Isabel Cruz. The Mechanist was just an easy way for me to help the Commonwealth, but all my technical knowledge and all of these resources and I still failed. How does the Commonwealth have any hope against people like you? Ale o czym ty gadasz? Czemu niby ja mnie... To... Myślisz, że to ja jestem tu wrogiem? Może i twoje roboty poszły na złom, ale to tylko maszyny, które zabijały ludzi z krwi i kości. Najwyraźniej nic nie rozumiesz. Jestem tu tylko po to, aby powstrzymać niebezpieczne roboty przed atakowaniem wspólnoty. Przestań bawić się w bohaterkę, paniusiu. Twoje roboty urządzają jadkę we wspólnocie, a ty uważasz, że ja jestem wrogiem? Błagam. Nie ja tu jestem wrogiem. Próbuję właśnie obronić wspólnotę przed twoimi robotami. Hey, I'm not the enemy. I'm the one trying to protect the Commonwealth against your robots. They have taken innocent lives. My friends, they were simple traitors, all dead at the hands of your robots. That can't be right. Explain yourself. Czemu to ja mam się tłumaczyć? To twoje roboty robiły takie rzeczy, nie ja.
Jak możesz nie wiedzieć, co robią? Na pewno masz jakąś metodę na ich obserwowanie. Okaże się, że ona coś losowego wklikiwała, jakimś cudem wszystko działało, ale nie potrafiła nad nimi zapanować i nie słuchały jej do końca tak, jak trzeba. Sarkazm. Nazwij to zatem błędem użytkownika. Jeden z twoich robomózgów przyznał się, zabija ludzi, by ich ocalić. O. Call it user error, then. One of your robo-brains admitted it. They're killing people to save them. To jest sarkazm? Killing? No. It's the logic. It's there. I can see it now. I was hoping it was the robo-brains, an issue with their memory wipes. But you're right. Their primary directive was flawed. Robomózgom trzeba oczyścić pamięć? Sarkazm. Może właśnie dlatego nie powinno się wsadzać ludzkich mózgów w roboty. Wielu niewinnych ludzi zapłaciło za twoje oderwanie od rzeczywistości życiem. Teraz znasz prawdę. Twoje roboty są niebezpieczne. Należało je powstrzymać. Now you know the truth. Your robots are dangerous. They had to be stopped. The hero unknowingly became the villain. I wanted to help the Commonwealth. And robots are all I know. I found this place and figured I could finally do my part. I accept full responsibility. I can't take back what I've done, or even atone for it. But this doesn't have to end in violence. No, nie wiem. Powiedz mi, po co ta maska? O co chodzi z mechanikiem? Twój plan nie wypalił. Jeśli mówisz prawdę, był to wyjątkowo niefortunny wypadek. I tu się mylisz, mechaniku. Przemoc jest jedynym sposobem, by to zakończyć. Nie przybywam, żeby cię zabić, ale namówić do kapitulacji razem z twoimi robotami. Powiedz mi, po co ta maska? Tell me, why the mask? What's with the mechanist? I'm not good with people. The mechanist gave me a way to put myself out there without really being out there at all. But you're kind of keeping me in suspense here. I can turn this around. I just need a chance. No nie wiem. Twój plan nie wypalił. Jeśli mówisz prawdę, był to wyjątkowo niefortunny wypadek. Tak. Your plan backfired. If you're telling the truth, this was one costly accident. It is the truth. I only ever wanted to make the Commonwealth a safer place. I grew up on a settlement. I've seen how good people struggle against raiders and super mutants. I'd never want to be counted among them. Here, take this. It's the password to the mainframe. You can use it to shut down the security protocols. I'd rather this place be in your hands now. Obecnie myślę, że nie pogadać? Use the password to shut down the security. After that, the base is yours. Terminal, mam hasło. Pyk. Odwołaj alarm bezpieczeństwa. No i elegancko. Udało się. Ada! Udało się. Yes. Ada? Your return is a relief. I trust the outcome was what you wanted. Przecież jesteś ze mną tutaj. Będziesz zawiedziona, jak ci powiem, że ona nadal żyje. Wspólnota jest bezpieczna, nie musisz się obawiać mechanika. Po sprawie. A cała placówka jest pod moją kontrolą. I shut her down. The whole facility is under my control. So the desired result has been accomplished. Did she reveal her motives and reasoning? Czy to ważne już po wszystkim? Ona naprawdę chciała pomagać ludziom, nie wiedziała tylko, co wyprawiają robomózgi. Dla niej ocalone życie było po prostu ocalonym życiem. Pogubiła się we własnej logice. Naprawdę sądziła, że ratuje w ten sposób ludzi. Winne są robomózgi. I ta ich chora logika doprowadziła do tego wszystkiego. Dwójka. She truly wanted to help people. She didn't know what the robo brains were doing. To her, a life saved was a life saved. A biological wild card. The unknowns are vast. She had to know the risk she was taking by creating them. Many good people endured suffering and death because of the mechanist. It's a shame a mind as brilliant as hers allowed such atrocities to be committed. To kretynka, ma szczęście, że żyje. A może zostawienie jej przy życiu było błędem? Miała dobre intencje, po prostu ją zmylono. To kretynka, ma szczęście, że żyje. Ma dobre serce, popełniła błąd, potężny i długo będzie ją dręczyć poczucie winy. She's good at heart. She made a mistake. A big one.
And she'll live with that guilt. I believe I have a certain understanding when it comes to guilt. While it's not the justice I had hoped for, it will suffice. Still, I now know that the death of my friends has brought about a safer commonwealth. Had the Mechanist's robots remained unchecked, I'm certain that damage would have been extensive, halting, if not reversing, any progress that has been made here. With this knowledge, I am finally registering feelings of satisfaction and accomplishment. And I have you to thank for it. No i proszę bardzo, udało się. Koniec. Mogę z nim pogadać? Hey, just one more thing. If you have a minute. Gdzie masz ręce? Co tam? What's up? Just a quick thing. I just wanted to say I'm really happy. Thankful. Gdzie ona ma ręce? Dłonie. Let me stick around here. And in order to show you that I'm done with the past, I want you to have this as a sort of promise, I guess. It's the mechanist suit I made. Hmm. Pancerz mechanika zmniejsza obrażenia zadawane przez roboty. A dawaj. O, hełm mechanika. Dzięki. A po tego już nie chcesz? Dziękuję. You're welcome. There's one more thing. A much bigger thing. There are still robots out there. Lots of them. My communications are down, and I can't call them back. But I can tell you where they are, if you're interested. Poważnie, ile tych robotów się tam kręci? Seriously? How many robots are out there? Quite a few. There's a lot of ground to cover on the Commonwealth, so there's kind of a whole bunch out there. Super. Dobra. Sure. Great. Aha. Let me see what I can pick up. Damn, this signal's too strong for a single bot. Must be a group traveling together. You'd better be careful. Aha. W następnym odcinku pewnie to ostatnie zadanie zrobię i będzie już koniec chyba dodatku, bo mechanik jest pokonany, a to on był głównym tutaj przeciwnikiem, albo ona była głównym tutaj przeciwnikiem. I potem zaczynamy Nuka Cole, no proste, nie? Także do następnego, no i siema.